Witajcie, Biblię na każdy dzień. Kolejny fragment. Dalej jesteśmy w dziewiętnastym rozdziale Ewangelii według Świętego Jana. Wczoraj zatrzymaliśmy się na wersecie 22, gdzie Piłat powiedział, co napisał, napisałem. A więc zacznijmy czytać kolejny fragment. Żołnierze więc, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części. Każdemu żołnierzowi część i tunikę, a tunika była bez szwu, cała tkana od góry. Powiedzieli więc do siebie: Nie rozcinajmy jej, ale losujmy o nią, czyją ma być, aby zostało wypełnione pismo, które mówi: Rozdzielili moje szaty między siebie, a o moje odzienie rzucili los. Wtedy to właśnie uczynili żołnierze. To niesamowite. Tak wiele razy czytając Nowy Testament, jeżeli znamy Stary, widzimy wypełnione proroctwa w Jezusie Chrystusie. I tu także mamy fragment z Psalmu 22. Zachęcam, może właśnie dzisiaj będzie dobry moment, aby przeczytać ten psalm 22. Pozwólcie, że go przeczytam. Boże mój, Boże mój, Czemuś mnie opuścił. Daleko jesteś, mój wybawco, chociaż jęczę w bólu. Boże mój, wołam do ciebie w ciągu dnia, a nie odpowiadasz i nocą, a nie zaznajem spokoju. A przecież ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie ufali nasi przodkowie, ufali, a ty ich wyzwoliłeś. Do ciebie wołali i zostali wybawieni, tobie ufali i się nie zawiedli. Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, wyszydzonym przez ludzi i przez lud wzgardzonym. Drwią ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, i wykrzywiają usta i potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech go Pan ocali, niech go wybawi, jeśli go kocha to Ty wydobyłeś mnie z łona matki. Już przy jej piersi napełniłeś mnie ufnością. Od urodzenia Tobie jestem powierzony, od kolan matki Ty jesteś moim Bogiem. Nie oddalaj się ode mnie, bo blisko jest udręka, a nie mam nikogo, kto by mnie wspomagał. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, bawoły baszanu mnie osaczyły rozwarli na mnie swe paszcze rycząc jak lwy drapieżne siły uszły ze mnie jak woda rozluźniły się wszystkie moje kości jak wosk stało się me serce topnieje w moim wnętrzu moje gardło wyschło jak skorupa język przywarł mi do podniebienia obalasz mnie w proch śmierci bo sfora psów mnie osaczyła Obległa mnie zgraja złoczyńców, przebili moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości, oni zaś patrzą na mnie pogardliwie, dzielą między siebie moje ubrania, a o moją szatę rzucają los. Ty zaś, panie, nie stój w oddali, pomocy moja, spiesz mi na ratunek, ocalmy życie od miecza i od psich pazurów bo tylko ono mi pozostało. Wybaw mnie lzwiej paszczy i odrogów bawolich. Ty mnie wysłuchałeś. Będę głosił Twoje imię moim braciom. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wychwalajcie Pana, Jego czciciele. Niech Go sławi całe potomstwo Jakuba i drży przed Nim potomstwo Izraela, gdyż nie odwrócił się z wzgardą od nędzy ubogiego. Nie odwrócił od Niego swego oblicza, lecz wysłuchał Jego wołania. Dzięki Tobie śpiewam pieśń chwały w wielkim zgromadzeniu. Wypełnimy śluby wobec bojących się Boga. Niech ubodzy jedzą aż do nasycenia. Niech chwalą Pana ci, którzy szukają Jego woli. Niech Wasze serca żyją na wieki. Niech przypomną sobie o Panu i wrócą do Niego wszystkie krańce ziemi. Niech kłaniają się przed Twoim obliczem wszystkie rodziny narodów, bo królowanie należy do Pana. On panuje nad narodami. Oddadzą część i pokłonią się wszyscy możnowładcy. Upadną przed Jego obliczem wszyscy, którzy zstępują do ziemi. Będą żyć dla Niego. Potomstwo moje będzie mu służyło, przyszłemu pokoleniu opowie o panu, będzie głosić jego sprawiedliwość, opowie ludowi, który się narodzi, że to pan uczynił.